28 lipca 1944 roku, dom gospodarza, noc. Na łóżkach stojących naprzeciw otwartych drzwi wejściowych, przez które co jakiś czas zagląda uzbrojony ukraiński barbarzyńca, siedzi Kasia trzymająca synka Andrzeja, Lilka, Niusia, żona gospodarza i jej córkę z noworodkiem na rękach oraz sąsiadka gospodarzy i krajewskich. Przy oknie stoi Basia. Kasia, spoglądając niepewnie w kierunku dziewczynki, stanowczo i zdecydowanie zwraca się do niej, podnosząc głos. Córeczko, w tej chwili proszę odejść od okna. Dobrze, mamusiu. Posłusznie odpowiada, kierując się w stronę stołu. Opiera się o ścianę przy otwartych drzwiach wejściowych. Słychać okropny odgłos natarcia ukraińskich nacjonalistów. Ostrzeliwują domy, palą drewniane stodoły i domostwa, w których zakwaterowani są mieszkańcy Opatowca. W progu drzwi staje uzbrojony zbir, wyposażony w karabin automatyczny i z pogardą zadaje pytanie. Ludy tut? Czy są tutaj jacyś mężczyźni? Lilka, spoglądając w oczy ukraińskiego nacjonalisty, zdecydowanie odpowiada. Nie, proszę pana, tylko dzieci i kobiety. Jak to tak, to my wbijemy was, wsi! Jak tak, zabijemy was wszystkich! Ostrzegł zbrodniarz, wychodząc z domu i zamykając za sobą drzwi. Boże! Lamentuje sąsiadka, której dorosły, niepełnosprawny syn leży ukryty pod jednym z łóżek, na którym siedzą kobiety z dziećmi. Chłopak cierpi od urodzenia na wirusowe zapalenie rogów przednich, hejnego Medina. Dobrze, że ten zwyrodnialec nie zauważył mojego Henia. Wzdycha kobieta, schylając się pod łóżko. Heniu, syneczku, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Zaraz bandyci sobie pójdą. Trzeba ukryć Henia i Lilkę, stwierdza bezapelacyjnie żona gospodarza. Pod łóżkiem, gdzie leży Henio, jest wejście do piwnicy. Basiu, zwraca się Kasia do córki. Stań proszę przy drzwiach wejściowych i obserwuj, czy nie nadchodzi żaden z żołnierzy. Dobrze, mamusiu, rzuca dziewczynka i podbiega do drzwi, patrząc przez dziurkę od klucza, czy nie ma Ukraińców w zasięgu jej wzroku. Kobiety odsuwają łóżko, aby dotrzeć do wejścia piwnicznego, usytuowanego w podłodze, które znajduje się centralnie pod leżącym chłopcem. Heniu, połóż się proszę pod łóżkiem obok, mówi żona gospodarza do chłopca, po czym pomaga mu się przenieść. Kobieta otwiera właz w drewnianej podłodze i schodzi w dół. Po chwili wychodzi i mówi, dużo miejsca tam nie ma, ale we dwójkę, jak się skulą, to się pomieszczą. Henio przy swojej chorobie musi leżeć płasko i być wyprostowany, stwierdza sąsiadka. Dadzą radę. Lilka również musi się ukryć, podkreśla stanowczo żona gospodarza. Strach pomyśleć, co może się stać, jak ją znajdą żołnierze niemieccy albo Ukraińcy. Tylko Lilkę już widział jeden z żołnierzy, stawia sprawę jasno sąsiadka. Nie szkodzi, jest pijany, podkreśla żona gospodarza, po czym zwraca się do Henia. Chodź, pomożemy ci zejść na dół. Kobiety pomagają chłopakowi wejść do piwnicy. Zostało jeszcze sporo miejsca, stwierdza żona gospodarza. Ale Lilę już widział jeden z żołnierzy. Jak przyjdą i zauważą, że nie ma dziewczyny, skojarzą fakty i nas wszystkich rozstrzelają, stawia sprawę jasno sąsiadka. Niech pani nie przesadza, odpowiada stanowczo żona gospodarza. Dobrze, zostanę tutaj, z wami. Przesuńmy łóżko do ściany, w każdej chwili mogą wejść żołnierze, mówi Lilka. Kasia, słysząc córkę, ze łzami w oczach podchodzi do dziewczyny i mocno ją przytula. Córeczko! Po chwili obie zaczynają płakać. Słuszna decyzja, stwierdza sąsiadka, dosuwając łóżko do ściany. Niech pani milczy, kwituje podirytowana żona gospodarza. Ukraińcy ładują nawozy dotkliwie pobitych i martwych mężczyzn. Z domu wychodzi oficer, który podchodzi do żołnierzy. Partyzanów były? Partyzanci zabici? Pyta krępego, dwudziestokilkoletniego zbrodniarza. Ne wsi! Nie wszyscy, odpowiada przełożonemu. Wbyty i pochowaty Wisłu! Wsi! Zabić i zakopać za Wisłą. Wszystkich, rozkazuje stanowczo oficer. Tse! Do piwnoci budę zrobleno! Tak jest! Do północy będzie zrobione. Znajdź i wbity zinku! Potem spalić i w seselo! Znaleźć i zabić kobietę. Potem spalić całą wieś. Tse! Win otrzymuje! Tak jest! Zrobi się! Ukraińcy oblewają benzyną drewniane chałupy i podpalają. Po kilku minutach płonie kilkadziesiąt domów. W całej wsi słychać strzały, przeraźliwy krzyk mordowanych ludzi, straszny ryk bydła, koni oraz świń palących się w oborach. Po dokonaniu totalnej pacyfikacji nad ranem barbarzyńcy kierują się w kierunku Wisły.
29 lipca 1944 roku. Dom gospodarza. Godzina 10. Naprzeciwko drzwi wejściowych stoją dwa łóżka obok siebie, złączone szerokim bokiem. Na znajdującym się po prawej stronie przy oknie siedzi żona gospodarza, następnie jej córka trzymająca 7-tygodniową córeczkę na rękach oraz sąsiadka. Na stojącym po lewej stronie siedzą Miusia z 2-miesięcznym Andrzejkiem, Kazia i Lila. Na małym krzesełku przy wejściu Basia. Przez lufcik w szybie zauważają zbliżającego się w ich kierunku ukraińskiego kata. Jednym silnym kopnięciem nogi wyważa on drzwi, wchodząc do pomieszczenia. Nie widząc Basi, staje na środku pokoju z wycelowanym automatem. Bez słowa zaczyna mierzyć broń od prawej strony, począwszy od żony gospodarza. Bardzo powoli przesuwa lufę w lewo, zatrzymując się przy każdej osobie. Kiedy karabin jest skierowany centralnie w Lilkę, podchodzi bliżej, zatrzymując się tuż przed samą dziewczyną. Wy, wstawaj! Ty, wstawaj! Lila wstając robi dwa kroki w przód, po czym cofa się, zabierając z łóżka małą, czarną torebkę. Przekłada ją przez prawe ramię i kieruje się przed siebie. Ukrainiec, celując w plecy dziewczyny, podąża za nią. Kiedy znajdują się na wysokości drzwi wejściowych, zrozpaczona Kazia wstaje, podbiega i krzyczy: Lilka, córeczko! Oprawca, widząc reakcję matki, uderza ją z całej siły kolbą w głowę. Kobieta traci przytomność, osuwa się na ziemię. Zabójca wyprowadza dziewczynę na zewnątrz. Celując cały czas w jej plecy, prowadzi do domu stojącego obok za żywopłotem. Kiedy znikają w drzwiach, z pomieszczenia wybiega Basia. Kucając przy oknie budynku, do którego weszła siostra z bandytą, zaczyna bacznie obserwować całą sytuację. Stojaty! Stać! Lila się zatrzymuje. Ozyrnicja! Odwróć się! Dziewczyna pomału odwraca się w stronę żołnierza. W jej oczach widać śmiertelny strach. Dosyć wy! Chory wbyty was! Do mene! Ładna jesteś! Żal cię zabijać! Do mnie! Podchodzi bliżej. Po chwili oprawca rzuca się na Lilkę, próbując ją zgwałcić. Dziewczynie udaje się uwolnić, po czym opluwa jego twarz. Zdenerwowany bydlak z całej siły uderza ją w głowę. Wy suka! Ty kurwo! Po czym pociąga serię z automatu, celując w głowę dziewczyny. Kiedy Lilka osuwa się na ziemię, kilka pocisków trafia w obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który wisi na ścianie naprzeciw stojącego mordercy. Zły do szpiku mężczyzna opuszcza pomieszczenie. Kondukt żałobny wchodzi na cmentarz. Cztery młode kobiety niosące drewnianą skrzynię, wyglądem przypominającą trumnę. Za nimi podąża Kazia z dziewczynkami. Dochodzą do wcześniej wykopanego dołu, przy którym zebrała się już cała wieś, składająca się głównie z kobiet. Kiedy trumna z ciałem Lilki zostaje umieszczona w grobie, Kazia klęka i rozpaczliwie szlocha. Lilko, córeczko, Lilko! Łapiąc się za głowę, spogląda wysoko w górę, po czym głośno krzyczy. Boże, dlaczego? Dlaczego zabrałeś mi moje dziecko? Wypowiadając ostatnie słowa, mdleje i pada twarzą na ziemię. Mamusiu, wstań proszę, mamusiu! Córki podnoszą nieprzytomną Kazię z ziemi. Grudzień 1944 roku. Siarczysty mróz, opatowiec, noc. Do domu, w którym mieszka Kazia z córkami, wchodzi bezwzględny, pijany, 20-kilkoletni ukraiński żołnierz. Jeden ze stacjonujących opatowców zwerbowanych do wykopu okopów przeciwczołgowych. Po lewej stronie pokoju zauważa leżącą Kazię z małym Andrzejkiem. Po prawej, przy oknie, Niusię z Basią. Podchodzi do śpiących dziewczynek. Podnosi łóżko w górę i energicznym ruchem puszcza w dół. Czynność tę wykonuje kilka razy. W pewnym momencie Niusia nie wytrzymuje presji, zrywa się i wybiega na zewnątrz bez obuwia w samej koszuli nocnej. Zwyrodnialec podąża za nią. Stojaty, suka! Stój, dziwko! Dziewczyna ucieka w kierunku ogrodu, po czym kładzie się płasko na śniegu zakończącym się żywopłotem. Ukrainiec strzela w jej kierunku. Chybia. Powija, maty! Kurwa mać! Zdenerwowany odchodzi. Jeden z niemieckich żołnierzy, szczupły około 35-letni mężczyzna z organizacji TOT, grupy stacjonującej w Opatowcu, zakwaterowanej u ludności cywilnej, odpowiedzialnej za wykop okopów, wybiega z domu, słysząc strzały. Stojąc w ogrodzie, zauważa leżącą przy drzewieniu się. Błyskawicznie bierze dziewczynę na ręce i skostniałą zanosi do domu. Widząc zapłakaną matkę z córką, podchodzi do łóżka, po czym zmarzniętą dziewczynę kładzie i przykrywa grubą pierzyną. Alles ist in Ordnung. Zum Glück ist Ebbe drin in. Wszystko w porządku. Na szczęście jest pijany.
Zrozpaczona matka podchodzi do łóżka i klęka przy córce. Córeczko, kochanie! Wstając, odwraca się do żołnierza. Danke! Herzlichen Dank! Dziękuję, dziękuję bardzo! Es ist in Ordnung! W porządku, odpowiada Niemiec, opuszczając pokój. Kazia ponownie klęka przy łóżku Niusi. Chwyta dziewczynę za rękę, mówiąc: córeczko, najdroższa! Spogląda w górę. Boże! Dziękuję ci bardzo, że moje dziecko nie podzieliło losu Lilki. Dziękuję! Jesienią 1945 roku na opatowieckim cmentarzu mieszkańcy dokonują ekshumacji zwłok Lilki i partyzantów, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani przez ukraińskich barbarzyńców w lipcu 1944 roku podczas pacyfikacji wsi. Boże! Niewiarygodne! Lilka wygląda, jakby spała. Nic się nie zmieniła. Niesamowite! Stwierdza po otwarciu trumny osłupiały mężczyzna, 40-paroletni Krajan. Wykopane trumny stawiane są na furmankach i wyważone z cmentarza. Ujście do Najca do Wisły. Prawobrzeżna strona. Ludność cywilna wykopuje wielki dół, w którym odnajduje ciała ofiar zbiorowego ludobójstwa dokonanego w lasach przez ukraińskich degeneratów. Zwłoki układają na powozach i przeprawiają promem do Opatowca. Drewniane skrzynie, wyglądem przypominające trumny z ciałami 29 polskich partyzantów i ludności cywilnej, zostały wystawione przed kościołem. Kilkuset mieszkańców Opatowca i okolic oddaje hołd bestialsko pomordowanym. Na katafalku przed ołtarzem wystawiono trumnę w białym kolorze z ciałem Lilki. W pierwszym rzędzie stoi najbliższa rodzina: Witek, Niusia, Basia i Kazia trzymającego Andrzejka na rękach. W szklistych oczach Witka widać bezsilność, pustkę oraz ogromne cierpienie. Lila! Córeczko! Dlaczego? Niusia spogląda w zapłakane oczy cierpiącego, rozgoryczonego i lamentującego ojca. Boże! Dlaczego? Dlaczego Lilka? Niusia, nie mogąc powstrzymać łez, łapie Witka za rękę i bardzo mocno przytula. Wiersz autorstwa jednej z ofiar pacyfikacji Opatowca. Gdzie Dunajec Wisłę wpada, leży miasto tam dawne. Opatowiec się zowie, a z piękności panien sławne. Czy Marylka, czy Lilka, Irka, Danka, czy Zocha, każda ma tam swojego, każdy w której się już kocha. Wszyscy się tam kochają, młody, średni czy stary, każdy ma swą Bogdankę i kocha się w niej bez miary. Jedna tylko jest wada, że tam chłopcy bez woli, ponad miłość i panny, każdy bimber z nich woli. Lata współczesne. Na opatowieckim cmentarzu przy wspólnej mogile zebrała się rodzina Krajewskich, oddająca hołd żołnierzom Armii Krajowej i cywilom bestialsko pomordowanym przez ukraińskich barbarzyńców podczas pacyfikacji wsi w lipcu 1944 roku. Przede wszystkim Lilce. Epilog. Po wyzwoleniu Opatowca rodzina Krajewskich wyjeżdża na ziemię odzyskane. W latach współczesnych odwiedza wielokrotnie Kielecczyznę, oddając honor pomordowanym akowcom, przede wszystkim Lilce. Irena Lidia Krajewska, pseudonim Lilka, łączniczka, stopień strzelec, oddział 4 batalionu, 120 pułku, 106 dywizji Armii Krajowej. Urodzona 28 grudnia 1926 roku we Włocławku. Zmarła 29 lipca 1944 roku w Opatowcu.